Dzień dobry. Nie spaliśmy w zaciemnieniu. Gdyż sprawa... Sprawa wygląda w ten sposób. Wiecie, która jest godzina? Dopiero wstaliśmy. 10. Na 12 mamy... No, bateria mi siadła. Standardowo. Słuchajcie, jest 10. Tak pospaliśmy, bo chyba się położyliśmy spać o 10 chyba. Czy nawet przed 10 ja się położyłam. Boże, na godzinę 12 mamy komunię. Dobrze, że mamy bliutko, przepraszam. Trzeba wstać i powiedzieć wam coś. Co? Kotek, nie do ciebie gada. Zobaczcie z moją fryzurą, co się stało. Będę musiała głowę umyć. A myślałam, że może tak usnę, że nie będę musiała się czesać. Czasami mi się tak zdarza, żeby usnąć tak, żeby nie trzeba było czesać się na drugi dzień. No, także muszę niestety głowę umyć. To w kasku spać. W tym od tego? Nie, a i tak bym miała przyklepane. Myj się, ja muszę też głowę. Zobaczcie, jak ładnie jest na dworzu. Idę z wami. Zobaczycie, jak ładnie jest na dworzu. Pokażę wam. Ojejku. Patrzcie, jakie słoneczko. A. Otwieramy tu drzwi. O Jezu, jakie gorąco jest. Słuchajcie, wiecie co? Boże, jak jestem spuchnięta. Wyjątkowo bardziej niż zwykle. Tu jest jakaś... Przyjechały jakieś dzieci. Ale tak są cicho, że nic nie słychać. Zobaczcie, tam jest... Motory to są chyba jakieś. Chyba tak. I dzieci też są. Ale wyjątkowo cicho te dzieci są i te motory, bo nam dały pospać. Już jest tak gorąco, że chciałam wam powiedzieć, że chyba się już nie będzie niedługo dało stać bez klimatyzacji. Łukaszek, co ty myślisz? Czy się da stać bez klimatyzacji już niedługo? Nie. Powiem wam, ile stopni. Wiecie, ile stopni tutaj? 21, a jest 10 rano. Ładnie dowaliło. Cały tydzień taki zimny i nagle w niedzielę 21. Zbieramy się, ja muszę tą głowę umyć i śniadanko zjeść. No. 21, już czuć, kurna, że no, trzeba to, będzie niedługo klimatyzację. Tak, naprawdę. Tak, bardzo dobrze, bo byśmy pospali, ale pospaliśmy. Pić ci się chce? No. Może weź nam zrób kawkę i ja idę głowę umyć. Herbatka. Idę, słuchajcie, głowę umyć jednak. Kurna, ale jestem zła. Myślałam, że może tak sobie wstanę, że nie będę musiała tego łba umyć. To muszę myć. To idę myć. Chociaż powiem wam szczerze, nie wiem. Mam tu jakiegoś mecha. Nie wiem, Łukaszek, czy ja mam... Może ja sobie tylko tym lakierem wezmę i coś mi się... Czy myć tą głowę? Co? No właśnie. No nie wiem, powiem wam, że ja zawsze taka potargana jestem. Ludzie myślą, że to specjalnie. Nie, chyba sobie coś tam podukładam lakierem i nie myję tej głowy. Nie chce mi się. Ej, no i co? Klimatyzację by trzeba było jednak ogarnąć jakąś chyba, czy nie? No, powiem ci, że już czuć, nie. Że no a nie ciekawe, da. Ciekawe, czy jest jakaś klimatyzacja, co działa z akumulatorów, jest? No, ale my mamy za słaby akumulator. Może jest, tylko że trzeba mieć inny akumulator chyba, nie? Może jakiś klimatyzunia, nie klimatyzacja. Te wiatraki może dałyby radę. No ale te, słuchaj, w vanach mają ludzie te wiatraki i dają radę. Zaraz stwierdzę, czy idę mieć głowy, czy nie. Co tam w żabuni żeśmy kupili na śniadanie wczoraj? Bardzo proste. No bardzo proste, żeby nie kombinować. Wiecie, co mnie zastanawia? Tu są motory i one tak przejechały koło nas, bo to jest ta droga, że my ich nawet nie słyszeliśmy. To jest nawet niemożliwością. Tak byliśmy wykończeni. A skąd wiesz, że one nie są cichutkie? Motory? No. Przecież to widać, to nie elektryczne. No ale dobra, ale mogą być takie turystyczne. Takie no typu. Tak, widzę właśnie, w kamizelkach skórzanych ludzie, to pewnie to są Harley'e albo coś. W ogóle i samochody tutaj, tu ludzie już są, a my tego nie słyszeliśmy. Słuchaj, ja mam na to teorię. No. My się tu przyjechaliśmy wyspać. Kawania już? Kawunia już? Taka jest możliwość. Jest. Taka jest możliwość, nie? Jemy na dworku, nie? Bo mamy... Słucham. Krążkę na śmieci. Już, daj. Nie, można to wyrzucić w ręce, przecież tu mamy śmietnik. Śmietnik mamy pod tym, pod samym tym. Dobra, słuchajcie, ja
jemy tutaj dzisiaj, na naszym tarasie. W tym słoneczku. Założyłam sobie już krótkie spodenki, idę nogi opalać. Ze wsi jestem, a jestem biała jak nie wiem co, ale słońce dopiero drugi dzień. Idę. Czego nie ma? Czego? Nie, trzeba kupić pieprz w młynku. Muszę użyć do końca to. Muszę tym się, słuchajcie, smarować. Na tą moją pokrzywkę lekarz mi kazał smarować się żadnymi innymi, chociaż i tak ja nie, oczywiście się nie stosuję do zaleceń lekarskich. No, także muszę sobie to, a to, że już mam końcówkę, to sobie chcę to wysmarować i wyrzucić. Bo tak wożę. Tylko trzeba do góry nogami chyba to postawić. Piękna niedziela, gorąca. 21 stopni o 10. Smaruję nogi, trochę sobie opalę przy śniadanku. Przy kawusi. Ładną mają niedzielę komunijną. Dawaj, będę. Moja kawa? Bo po brzegi nalałeś. Mnie ochrzaniasz, a sam po brzegi nalałeś. Pokazać ci, jak ty robisz. Tak, na pewno. Jest, jak mi się ręka trzęsie. Oj, bo to jest ta chora ręka, wiecie? O, a mam jeszcze ją zmęczoną po rowerach. Wiesz, że mnie ręka boli? Tak. No, po tych rowerach? Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. O. Dobra, będziemy jeść. Smacznego. Kukanie sobie włączył na chod wodę. Wow. Ale to niemożliwe, że ja ci spuściłam całą wodę przy dwóch talerzach i jednej szklance. Zmycia. Wypiszę kopertę na komunie. Co? Mówię, że niemożliwe, że ci włączyło, wywaliłam całą wodę. Jak ja letnia była. No jak to jest na eko, to tam jest trochę tylko. A. Dobra, słuchajcie, wypisuję kopertę na komunie i będziemy się zbierać, bo na 12 mamy być w kościele. Także będziemy się zbierać. Muszę znaleźć jakiś długopis do wypisywania tych kopert. Nie możemy jechać. O? A nie możemy jechać rowerami jak ojciec Mateusz? Ojciec Mateusz był mężczyzną, więc możesz jechać ty rowerem. Dobra. A ja pojadę samochodem. Chętnie. Tak, chętnie. Upocisz się w taką pogodę. Już kiedyś mi na rower wyciągnąłeś w taką pogodę. To prawie zemdlałam. Dobra, biorę się za wypisywanie. No, napisałam cię. Ale się napisałam. No, 2 sekundy. I kasa do koperty. I się ubieramy. Łukanie rowery, słuchajcie, zapina. A ja już jestem gotowa. I zobaczcie, popsikałam sobie lakierem. Teraz, żeby się nawet tornado jakieś zerwało, to i tak mnie stanie rozwalić tej fryzury, bo mam usztywnioną jeszcze dodatkowo swoim lakierem. No i co? Nie ma tragedii. Ja idę tak, ubrana. Wiecie co? I właśnie tu brakuje lustra długiego, żeby zobaczyć się całkowicie, jak to wygląda. Już to gdzieś kiedyś mówiłam, że takie lustro warto by było mieć. Nawet takie wąskie. Chodzi o to, żeby w ogóle się tak przejrzeć całkowicie. Bo w tym lustrze to ja się nie przejrzę. Mam zieloną koszulę i białe spodnie. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie wolałabym mieć takie lustro, bo ja lubię się przejrzeć przed wyjściem. Jak to wygląda? No, w każdym razie ja jestem gotowa. Łukanio tylko zakłada, jeszcze prysznic sobie weźmie, bo się spocił z tymi rowerami, bo jest gorąco. No i co? I będziemy uciekać na komunie. Okularki sobie biorę, kopertę biorę. Nie wzięłam sobie żadnej torebeczki. I chyba muszę tutaj jakąś wsadzić, żeby mieć na podorędziu. Perfum, słuchajcie. Muszę się psiknąć. Wzięłam sobie na tą okazję. Się psiknęłam. Dobra, do później. Kamil polasz się myć, a ja muszę założyć sobie pantofle, sobie wzięłam na tą komunię. O, o tak. O. Kurna. O, takie, mam pantofle. O, proszę bardzo. Cyk, cyk. I gotowa na komunię. Okular jeszcze założę. O, pantofelki. Czekamy na Łukania, żeby się wykąpał, ja już jestem gotowa. Pudełko chowam i lecimy na komunię, w Campinosie komunia, słuchajcie. Także fajnie mieć przyczepkę, przyjechać sobie dzień wcześniej, porobić co tam ma się porobić, a tu jest pięknie. Kemping, widzieliście w poprzednim vlogu, jaki jest piękny. I rano, nawet nie rano, bo my to rano nie wstaliśmy, mamy 15 minut dosłownie do celu, więc na spokojnie sobie wychodzimy. Więc nasza przyczepka jest elegancka. Przydała się. O. Co, Łukaszek? Ale suknię zabrała.
Ręcznik leży koło zlewu. Łukaniu, gotowy jesteś? Gotowy. Pokaż się. Możesz tak jechać? Pokaż okular. O, amerykański. Jolo banjolo. Zakładaj sandały i lecimy. To nic tu nie pilnuje, żeby tu przejście było. No ale przecież to są twoje buty. Ty żeś dzisiaj nabrał butów i nie wiem po co tyle. Coś mi spadło. No. Szykuj się. Idziemy, jeszcze krzesełko trzeba schować. Rowerki schował i jedziemy. Ale ciepło. Ludzie nad wodę idą. Wiecie, że ci motocykliści, jak przyjechali rano, to przyjechał po nich samochód, wziął kajaki, pojechali i tu spłyną. I tu się spotkają w tym miejscu. Tak to działa. Spłyną jak Ukraina. Zamknij ten jeszcze. Wszystko wzięte? Jest za 15, jest za 15, miałem być gotowy. Proszę was, idzie. Słowny jesteś. Dobra. Ja też jestem gotowa. Pokaż się. Czy pasujesz do mnie? Pasujesz do mnie? Na co patrzysz? Zamknąć górę? Nie. To ty stoisz i nic nie robisz. Karmeruję. Dobra, słuchajcie, was zostawiamy w domu, bo to prywatna impreza. Także widzimy się po komunii. Pa! Słuchajcie, my już z powrotem jesteśmy. Właśnie pan jedzie Łukaszkowi otworzyć bramę. O, bo jest na pilota brama. Łukaniu tam stoi, ja przyszłam szybko. Pokażę wam, gdzie stoi Łukaniu. O, widzicie? Brama się otwiera i Łukaniu już wjeżdża, bo będziemy podpinać przyczepkę i odjeżdżać. Także weekend udany, komunijny. Jasiu, było super. Pokażę wam, co dostaliśmy na odchodne. Taką fajną pamiątkę dla gości. I przebieramy się z tych strojów wygodniejsze, zbieramy się i lecimy do domku. Kurde, jakie gorąco się tu zrobiło w tej przyczepie. Pakujemy się. Łukaszek, czekaj, zamknę szafki na górze. Jeszcze. Wejdę, zamknę szafki na górze, co? Weź. Bo teraz zobaczyłam, że są otwarte. Na rozcież! Wszystkie żaluzje do góry podniesione? Wszystkie. No co ze mną jedziesz? W biegu wysiadłam. Pakujemy się i do domku. Ojejku. Nażarliśmy się strasznie, nie? Łukanie odjeżdża, bo jedzie kota wywieźć. Nie chce mu się nieść tego kota. I stwierdził, że pojedzie samochodem. Więc musi zakręcić i pojechać tam. O tam. Widzicie? Jedzie i tam musi pojechać. Do łazienek z kotem. Zmęczony jest. Chyba się przeżar tak jak ja. Jednak powiem wam, taki cały dzień siedzenia przy stole to wykańcza. Ojejku. Poczekam na niego. Ja czekam tu na ławeczce z wodą mineralną. Słoneczko, powiem wam ile stopni. Jest godzina 18 i jest 21 stopni nadal. Także upał. I powiem wam, że już teraz jak jest takie gorąco, no to już bez klimatyzacji to chyba nie da rady, bo rano, no niby nie obudziliśmy się z samego rana, bo nie można było spać, ale... A gdzie ja mam okulary? A, w przyczepie zostawiłam. Ale później po południu to już się tak nie da siedzieć w przyczepie, jak jest takie słońce. A to jest jeszcze nie jest gorąco, no i ziemia jest jeszcze tak nienagrzana, bo to dopiero drugi dzień ciepła. Także chyba trzeba będzie brać ten prąd, żeby ta klima działała. No zobaczcie, jak tam stoi. Widzicie? Stanął i kota teraz. Nie chciało mu się iść taki kawałek. No co zrobić? Każdego szkoda. Ale pokażę wam zaraz jeszcze taką wierzbę, bo mnie to też zainteresowało. Zobaczcie to cudo. Jak wigwam i wiecie co to jest? To jest wierzba zasadzona. Tu pan wczoraj i dzisiaj cały dzień podlewał każde z tych nóg. Nie wiem jak to się nazywa. To się nazywa, tu jest nawet tabliczka jak to się nazywa. Słuchajcie, wierzbowa architektura. I to obrośnie pewnie liśćmi. Nieźle, nie? Pierwszy raz coś takiego widzę. To jest taka altana właśnie z żywej wierzby. Naprawdę fajna rzecz. Ja to myślałam, że to jest takiego, wiecie, jakiego drewna, normalnie drewna ściętego. Dopiero Łukanio mi powiedział, że to jest normalnie żywe. Zresztą ja byłam zdziwiona, że ten pan to podlewa. Mówię, po co on to podlewa? A to jest prawdziwa, zasadzona wierzba i ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Pierwszy raz coś takiego na oczy widzę.
Ten Łukan jeszcze przy tym kocie. Gorąco, naprawdę bardzo. Bardzo fajny kemping. Muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę rewelacyjny. O, idzie z kotem, widzicie? Zaraz będzie jechał tutaj. Jedzie. Ciekaw jestem, czy się zatrzyma po mnie. Drzewa tu są! Zresztą to jest naprawdę... Masz pan brudny ten samochód. A ja? No. To lato jest, pyli. Masz pan wodę? Zapylia. Zabierzesz mnie pan do Radomia? Zapylia. Tak? A zapylona jesteś czy nie? Nie, czysta. To zabierę. Czysta i mam nogi czyste. Pachnące rumiankiem. Wiem, czy wiesz, czym pachnie na wsi rankiem? Rumiankiem. Głównym i rumiankiem. Masz moje tu okularki? Czekaj, Łukaniu, pójdę jeszcze po okularki słoneczne. A, do szlabana. Powiedziałeś panu, żeby nam otworzył? Zobaczcie, jeszcze pokażę wam, co dostaliśmy. Na odchodne. O, takie pamiątki dla gości. Jaś jest to napisane. Janek znaczy się. Komunista. Jeszcze raz, Janek, dziękujemy ci za zaproszenie. Było bardzo nam miło, że mogliśmy być z tobą podczas takiego święta twojego. No i co? Otwiera ten pan? Dobra, wychodzę do przyczepy, żeby sobie wziąć... Dalej od razu do aplikacji ten. Płyn? Który? Niebieski? Ten. Ale on jest w bakiście. Ja ci wyniosłam wszystkie płyny do bakisty. A, to musi tam... Że tam, ten jeden płyn? O, jedzie pan nam otworzyć. Ja sobie okulary biorę. Tu zostawiam. Opa! O, lecimy. O, pan bramę otwiera. Można wyjeżdżać. To w domu dolejesz, czy nie? A, numerek oddaj i dolej od razu. Jeszcze panu musimy numerek zwrócić. Ojejku. Wyjeżdżamy. A tobie chodzi o to, że teraz jak mam te rowery, to nie otworzysz od razu bakisty. No ja, ja tam przeniosłem to. A ja właśnie mówię, po co ty tu stoi, jak ty to używasz z zewnątrz? A ty od środka wlewasz ten płyn? No to dobra, to ci go wsadzę. Znaczy w domu, jak zdejmiesz rowery, to trzeba go z powrotem zanieść tam. Nie, no też trzeba wadzie, się wypukało po drodze. Tak? No. Ojejku, zmęczona jest. Musisz teraz wyjąć, jak wyjąć? Nie, ja nie muszę nic. Jak chcesz, to się teraz ten, a jak nie chcesz, to możemy dopiero w domu. Jak uważasz? Nie, no trzeba teraz to zrobić. Już? Już. Etola proszę włączyć. Nawigację. I do domu jedziemy. No ale ty patrz. Ty siedzisz tu, nic nie robisz. Słucham? To nie możesz ty włączać tego etola? Włączać, jeżeli już. Ja nie wiem jak. Ty masz jakieś hasło? Żyrafy wchodzą do szafy? Ja, ale ja mogę ci przypominać o tym etolu. Nie muszę ja włączać. Czasu. Kończymy, słuchajcie, ten weekend komunijno-karawaningowy. Także zawsze wszędzie można jechać na karawanik. Tylko, żeby było gdzie stanąć. A my zresztą przyczepą teraz też jak jechaliśmy, to stwierdziliśmy, że dobrze, że mamy przyczepę, ponieważ ją odpięliśmy, zostawiliśmy na karawaningu i podjechaliśmy... Na kempingu, nie na karawaningu. O Jezu, na kempingu, no. Zmęczona jestem już. I pojechaliśmy sobie samochodzikiem. Może na wakacje gdzieś jedzie, jak jesteś zmęczona. Na wakacje? No. Jeszcze nie ma wakacji. To jeszcze nie ten czas wakacyjny. Ale już niedługo wakacje się kończą. Znaczy zaczynają. Rok szkolny się kończy. Także słuchajcie, karawaning to wolność, wszędzie można nim jechać. Nie? Łukaniu? Jedziemy do Domciu. Trzymajcie się i do następnego vloga. Pa! Para, ciałko. Pa.